Aleluja, witajcie, nazywam się Mateusz Żnukowski. Chcę, żebyście się na chwilę zatrzymali i posłuchali o czym do was dzisiaj będę mówić. Wiecie, ja 5 lat temu spotkałem Jezusa, ale wiecie, ja przed nawróceniem nie żyłem tak, jak to by wyglądało. Wiecie, ja chciałem popełnić samobójstwo. Ja nienawidziłem ludzi, nienawidziłem wszystkiego, co tutaj jest na świecie. I wiecie, i pewnego dnia postanowiłem popełnić samobójstwo, ale Bóg mnie uratował. I wiecie, 5 lat temu na ulicach Warszawy, tutaj w centrum, usłyszałem o tym, że Bóg jest żywy, że Bóg jest realny, że On może mi pomóc, że On nie jest jakąś marionetką, że to nie jest jakaś obrazek czy figurka. Ja zawsze myślałem, że Bóg to jest jakiś obrazek, że to jakaś figura, że to jakiś system religijny. Ale wiecie, ja dowiedziałem się o tym. Ja spotkałem realnego Boga, który uratował moje życie. I wiecie, nie ma czegoś takiego jak czyściec. Nie ma czegoś takiego, że będzie jakiś przystanek po tym, jak pójdziesz po śmierci. Słowo Boże nam mówi, że postanowiłem człowieka i raz umrzeć, a potem sąd. Pewien człowiek mnie zapytał, Mateusz, gdzie pójdziesz po śmierci, gdybyś dzisiaj umarł? Ja powiedziałem, nie wiem, gdzie pójdę. Ale ja zdecydowałem, że ja chcę pomocy. Ja zdecydowałem, że chcę poznać tego Boga. Bo bardzo mi ciężko było w życiu. Bardzo byłem w grzechach uzależniony od pornografii i wielu innych rzeczy. Ale pewnego dnia, kiedy przyszedłem do Jezusa, On przyszedł do mnie z miłością. Byłem człowiekiem, który nie był akceptowany przez rodziców. Ale ja spotkałem dobrego Ojca. Spotkałem dobrego Boga. Boga, który dał mi miłość. I ja chcę powiedzieć Tobie właśnie o tym Bogu, który Ciebie kocha. I możesz się zastanawiać, ale skąd wiesz, że Bóg mnie kocha? To wiem, ponieważ On tak bardzo miło świat, że dał swojego Syna, aby każdy człowiek, który w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I to jest dobra nowina. Dobra nowina o tym, że nie musisz żyć, żeby cię diabeł dojeżdżał. Nie musisz żyć w chorobach, nie musisz żyć w zmartwieniach. Ten świat nie musi cię cały czas dojeżdżać. Możesz być wolny. Nie możesz sobie na zbawienie zapracować. Nie możesz sobie zapracować na zbawienie, ponieważ Słowo Boże nam mówi, że zbawienie jest darem. Słowo Boże nam mówi, że zbawienie jest darem. 4 dni temu leżałaś na łóżku i chciałaś podrzucać na swoje gardło, bo mówiłaś, że nie ma już sensu żyć. I właśnie słyszysz te słowa teraz. Właśnie słyszysz i mówisz, co teraz będzie. Teraz nadszedł moment, abyś oddała swoje życie Jezusowi. Teraz nadszedł moment, abyś przyszła do Jezusa i wyznała Mu swoje grzechy. Nadszedł moment dzisiaj, abyś się pojednała z żywym Bogiem. Nadszedł moment dzisiaj dla wszystkich, którzy słyszycie, żebyście pojednali się z Bogiem. Nadszedł czas. Słowo Boże mówi, dziś jest dzień łaski, że dziś jest dzień zbawienia. Dzisiaj możesz się pojednać z żywym Bogiem. Dzisiaj On może dotknąć twojego życia. To jest Bóg dobry. To nie jest Bóg, o którym słyszysz na religii. To nie jest Bóg, o którym słyszysz w kościele. To jest Bóg, który jest dobry, który jest Ojcem. Nie taki Ojciec, jakiego ty miałeś cielesnego, ale to jest dobry Ojciec. Dobry Ojciec, który daje dobre rzeczy swoim dzieciom. Ale żeby stać się Jego dzieckiem, potrzebujesz oddać swoje życie Jezusowi. Bez Jezusa człowiek idzie do piekła. Bez Jezusa. Nieważne, jak jesteś dobrym człowiekiem. Nieważne, ile czytałeś Biblii. Nieważne, w jakim kościele jesteś. Słowo Boże nam mówi, że człowiek musi się narodzić na nowo, aby wejść do Królestwa Bożego. Masz raka macicy. Jeżeli chcesz, możesz przyjść tutaj i zostać uzdrowiona w jednej chwili do tych ludzi, które tutaj stoją. Tutaj jest żywy Bóg, który może dotyczyć swojego życia. On jest gdzieś daleko. Ja myślałem, że Bóg jest gdzieś daleko, gdzieś w kosmosie, ale On jest tutaj. On jest tutaj. Nie szukaj Go w obrazach, nie szukaj Go w figurkach. Znajdź Go osobiście. Przyjdź do Niego osobiście. Głosimy Wam Ewangelię, która jest Ewangelią mocy. Ewangelia, która jest w stanie Cię zbawić, jeżeli tylko to przyjmiesz. Jeżeli przyjmiesz, jeżeli wyznasz Go ustami, jeżeli uwierzysz w Ewangelię, będziesz zbawiony. Jezus przyszedł nie po to, aby tutaj odprawiać jakieś cyrki religijne. On przyszedł, aby pokazać Ojca. On przyszedł tutaj, aby pokazać Ojca. On przyszedł tutaj, aby pokazać drogę. Aby pokazać drogę. On powiedział w swoim słowie, że ja jestem drogą, prawdą i życiem. I nikt
nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie, tylko przez Chrystusa możesz być zbawiony, nie przez Marykę apostołów i innych papieży, przez Chrystusa, tylko On może Cię zbawić, tylko On jest ratunkiem dla Ciebie. Zawołaj dziś do Niego, zawołaj dziś do Chrystusa, bez Jezu potrzebuję Ciebie, bez Jezu potrzebuję Ciebie, ja chcę Ci poznać, jeżeli ten człowiek, który tutaj głosi jest prawdą, to ja chcę Cię poznać, jeżeli jesteś chory, zniewolony, przyjdź tutaj, wystaw mnie na próbę, przyjdź tutaj, będziesz uzdrowiony, będziesz miał nowe życie, jeżeli przyjdziesz do mnie, ja Cię uzdrowię, ponieważ Bóg jest dobry, On chce Ci dotknąć Twojego życia, On chce przemiany Twojego życia, nieważne jaki jesteś człowiekiem, czy dobrym, czy złym, czy religijnym, czy nie, On chce, żebyś Ty oddał mu swoje życie, On chce mieć relację z Tobą, jedyny problem to Twoje ego, Twoja niezależność od Niego i przez to człowiek idzie do piekła, ale dzisiaj możesz się z Nim pojednać i być zbawiony, to jest dobra nowina, przyjdź do Niego dzisiaj, przyjdź, zawołaj do Niego dzisiaj, zawołaj do Niego dzisiaj, oddaj swoje życie Jezusowi, oddaj dzisiaj Jemu swoje życie, On jest dobry Bóg, to nie jest Bóg, który każe, On swój gniew wylał na Jezusa, Jezus Chrystus wziął cały gniew, który powinien ciążyć na Tobie i na mnie, jeżeli to przyjmiesz, jeżeli przyjmiesz tą dobrą nowinę, będziesz zbawiony, jeżeli wiesz to, że On umarł za Ciebie, że On wszystkie grzechy przelał za Ciebie, jeżeli zaufasz Jemu, On przyjdzie, On zapanuje w Twoim życiu, a jeden warunek, Ty musisz Go wpuścić, On nie wchodzi butami w cudzej życie, On czeka, abyś Ty do Niego zawołał, a więc zawołaj się do Niego, zawołaj do tego dobrego Boga, zawołaj, jeśli jesteś zniewolony, jeśli masz jakąśkolwiek chorobę, przyjdź tutaj, przyjdź po swoje uzdrowienie, przyjdź po wolność swoją.